Halo, halo, hej, siemano, mam wszystkim ludziska, z tej strony Hades i witam was w Shakes and Fidgets znowu. Jak mówiłem, będzie raz na miesiąc się pojawiał taki materiał. Moi drodzy, w śmiesznej czapce, bo nie chciało mi się ogarniać włosów. Heh, o nie, wyszło wszystko na jaw. Gramy, słuchajcie, dużo się nie zmieniło, ponieważ przez ostatni czas nie miałem jak grać za bardzo czasu. Dodatkowo też przypomnę, że link referencyjny jest w opisie, jeśli byście chcieli pograć. Świat 33. Nic się nie zmieniło. Moi drodzy, w ogóle tak, teraz jest weekend expa, więc możecie szybko wyekspić się w miarę. To jest taki dosyć dobry start, uważam, żeby właśnie sobie zacząć, jeśli się chce pogrywać. I słuchajcie, najpierw porobimy te pierwsze rzeczy, powiedzmy takie te podstawowe, a zaraz pójdziemy coś zrobić z tymi pieniędzmi, coś co... ludzie zawsze lubią, jak się to robi, czyli jak się je traci. Pójdziemy sobie pograć u tego grzybiarza, może nie tyle co grzybiarza, ale u tego hazardzisty. Dobra, ulepszym sobie to, bo w sumie i tak nie mam co za bardzo. Pójdźmy jeszcze na lochy, słuchajcie, no nie grałem, niestety mógłbym ich zbić, ale no jak się nie gra, to się tak mam. Tutaj w sumie się nic dużo nie zmieniło. Mogę ci dać w sumie klejnot tutaj, tak. I w ogóle spróbujmy wejść do tej wieży. Chociaż... zawsze ten zwiadowca, że tak powiem, trzyma tą całą drużynę. Znaczy później jestem ja, który to wszystko kończy, ale ten zwiadowca zadaje tak de facto największe możliwe obrażenia i jeśli by zbił do 2000 nawet, milionów, przepraszam, to jest szansa to wygrać. Jeśli sama tego nie wygra, no... Aj, ale pięknie dokończone. Wojownik. Okej, jest coś dla wojownika. Zobaczmy w takim razie. Szczęście. Czemu ja ci to dałem? Nie wiem, dobra, spróbujmy wróżkę, zębuszkę. No na to tak typowo nic nie będzie robiła. Okej, maguś. Maguś to dostaje na japy i tak troszeczkę też nie. Chociaż ej, nie, powinniśmy to wygrać dokładnie. Co my tu mamy? Wojownik, wszystkie cechy 220, ej, fajnie. To w końcu jakiś ekwipunek im robimy, prawda? Jakiś taki lepszy. Okej, kaczka. Tutaj raczej wątpię, że to wygramy, ponieważ no tu już ma więcej HP i to jest łowca? Nie, to jest wojownik. Okej, wszystkie cechy 220. Ej, no to lecimy dalej. No moi drodzy, skoro jest taka okazja, no to... Okej, znów mag. I znów hełm na wojownika. Nie, to jest ogólnie hełm. To jest ogólnie hełm i ma o jedną cechę więcej, ale właśnie chwila. Twierdza, zapomniałbym szukać klejnotów. Lochy. Dobra, to w takim razie no robimy. To jest mag, tak samo. Ej, no było blisko. Okej, okay. coś pewnie dla tego zwiadowcy, wszystkie cechy. Wszystkie cechy 218, 219. Więcej pancerza jest, więc wezmę. Zobaczmy dalej, jak daleko damy radę zajść. Okej, dobra, spoko. Ja zawsze myślałem, że ta wieża jest trudna, a okazuje się jednak, że nie jest trudna. Okej, znowu. Ej, może nasz wojownik będzie miał... gdzie jest ta broń? A nie, to są rękawiczki. I ty już masz takie, ale dobra, to załóż je jeszcze raz. W sensie troszeczkę z lepszymi statami. Okej, żółw. Wojownik znowu. 300... No jasne, że to jest lepsze, halo. Dobra, dajmy ci jeszcze tutaj klejnocik w takim razie. Oj, tutaj chyba już... No tutaj chyba już nie ma bata, żeby to... zrobić, tak mi się wydaje. Chociaż na upartego myślę, że można by było. No właśnie, na upartego. Co my tu mamy? Wszystkie cechy, ale tutaj raczej tej żaby już nie ten.
nie damy rady, więc nawet jej nie będziemy męczyli. Słuchajcie, idziemy do karczmy. Będziemy wchodzili stawkami po milion, bo więcej nie możemy. Zagramy sobie parę razy i zobaczymy, jaki będzie bilans. Ja sobie wezmę tu kartkę i zapiszę sobie, ile wygranych do ilu przegranych było. Okej, pierwsza wygrana na razie jest. Jest okej, jeszcze raz. I co? Grzybki to tak mech. Dobra, gramy. Gramy, mamy na razie jedną wygraną. Ja sobie będę to zapisywał. Po prostu. Okej, tu będzie. Nie, znów środek. No dobra, jeszcze raz w takim razie. Powiedzmy, że zagramy 10 razy, okej? Zagramy 10 razy i zobaczymy. Zobaczymy po prostu, ile razy uda nam się wygrać, ile razy nam się przegrać po prostu. No tak de facto to będzie 10 milionów. 10 milionów to spora kwota jest. Kto w ogóle te pieniądze strasznie długo biłem, nie? Znów środek? Okej. No to na razie jesteśmy i tak na plus o milion. I tak jesteśmy, chyba że nie zapisałem raz i ja mam sobą pamięć dosyć. Najgorsze jest to, że nawet się nie mogę sugerować tymi kubkami. Znów na środku, o co chodzi? No dobra, no to próbujemy dalej, nie? Chyba że zaraz wejdziemy za większe stawki, żeby się nie bawić po milionie. A i tym razem tam. Mogę 10 milionów wejść. I will try to. Spróbujmy. I teraz napiszcie, w którym uważacie, że będzie kubku. I zobaczymy, ile osób miało rację, a ile nie. Jednak nie było to w środkowym. Dobra, wejdźmy za 5 milionów jeszcze. Może się zwróci nam chociaż coś. No twardo środkowy. 10 grzybków? Ou! Ej, nie mogę grzybami ten, bo jak to się nazywa? One nie są od, jakby to powiedzieć, od... Ja ich nie kupiłem, tylko ja je dostałem, prawda? I tak ciekawe dosyć. Dobra, w ogóle zobaczmy, czy tutaj już mam większe szanse. No jasne, że mam. W końcu tą kopalnię troszeczkę porobimy. Okej, znowu. Same takie same pierścionki, o co chodzi? O, tutaj już. Dobra. O, nie mamy miejsca. Dobra, zobaczmy, co nam doszło. Wszystkie cechy 220, wojownik, wszystkie cechy. Swoją drogą, karczma, WC. Nie wiem. Ale tu już było? Aha, ja już nie mogę tych rzeczy dawać. Ciekawe. Ej. To dla wojownika jest dosyć intrygujące, powiem wam. 400, no dużo więcej jednak nie. Jednak tak słabo. Okej. To jest tak de facto lepiej to wziąć. W sumie, no dobra, czekajcie, teraz tak, zbrojownia. No musimy się pozbyć tych śmieci. Nie są nam one potrzebne, prawda? Nie są one nam do niczego potrzebne. No i lecimy dalej, zobaczmy, no. O, tutaj chyba już. Okej, nieważne. Nie było tematu. Tylko tak, pytanie, czy go skończę? Czy uda mi się go pokonać? Dobra, tak troszeczkę podenterujemy sobie. Spróbujemy. No nie no, jako on straszne obrażenia nam bije. Patrzcie, on 3 miliony bije w tego. No, to zdejmuje w ogóle na hita, a mnie też na hita pewnie zdejmie, no. No to nie ma szans, nie? Ale może w końcu mięsnego golema ruszymy. Chyba nie, dobra. Mamy jeszcze troszeczkę tornada, moi drodzy. Chyba że na tym wodu się już zatrzymałem i już nic z nim nie zrobię. To może być jakiś większy problem. No dawaj. O, pokonałem go. Patrzcie, ty stoi, jeśli się nie można pokonać jednego przeciwnika, nie? To w końcu wychodzi tak, że się go pokonuje, a później kolejnych na przykład 5 się pokonuje od tak, nie? Ale dobra, moi drodzy, słuchajcie, więc... A właśnie, słuchajcie, poczta. Mam całą zawaloną skrzynkę, będę musiał to zaraz pousuwać.
Jeszcze mam pupile troszeczkę tutaj i je też podlewelowałem, ale troszeczkę tylko. Więc słuchajcie, zagramy sobie ostatni raz. Za 10 minut wchodzimy. Zobaczymy. Zobaczymy, czy warto było, czy nie. Środkowy. Moi drodzy, tak się wygrałem. Dzięki wam za obejrzenie tego materiału. Jeśli wam się spodobało, łapka w górę, komentarz możecie zostawić. Zapraszam was do gry. Trzymajcie się. No i cześć.